Dzień dobry, moi drodzy, Janiszewski Bartosz. Słuchajcie, często dostaję dość na pierwszy rzut oka banalne pytanie, a mianowicie dlaczego zajadamy emocje, mimo że wiemy, że to robimy. To dlaczego w dalszym ciągu to robimy? Dlaczego pomimo świadomości, że jest u nas taki mechanizm jak zajadanie emocji, w dalszym ciągu postępujemy w ten sposób? Z jednej strony można powiedzieć oczywiście, że jest to ugruntowane. Na przestrzeni lat tak po prostu zaczęliśmy działać. Ale pytanie, dlaczego tak zaczęliśmy działać? Słuchajcie, za każdym razem, kiedy odpowiadam na to pytanie, przypomina mi się jedna z moich sesji psychologicznych, gdzie kilkunastoletnia dziewczyna przyszła z gabinetu, no oczywiście tak kolokwialnie, tak? Przyszła z gabinetu, dostała skierowanie z gabinetu psychiatry do gabinetu psychologa. Z jednej strony leki, ale z drugiej strony na pewno wsparcie psychologiczne. No i tutaj plus oczywiście dla doktora, że w ten sposób postanowił zadziałać, czyli pokazać mojej pacjentce, że to leki to jest jakby jeden z elementów całej układanki, że tutaj to wsparcie z punktu widzenia naszych emocji, zaopiekowanie się nimi, to będzie druga strona medalu. I teraz, dlaczego mówię o tej pacjentce? Dlatego, że któregoś razu zapytałem ją o to, co daje jej zachowanie autoagresywne, dokładnie mówiąc samookaleczanie. Bo właśnie między innymi z takim problemem do mnie przyszła. Z jednej strony ktoś może powiedzieć, ale to z jakim problemem? Samookaleczanie. Ale z drugiej strony to samookaleczanie jest efektem czegoś innego. I na pytanie, co jej to daje, bo coś musi jej to dawać, i to brzmi być może paradoksalnie, ale rzeczywiście wiele rzeczy, które robimy, które wydają się z punktu widzenia osoby trzeciej czymś no, strasznym, czymś brutalnym, czymś trudnym, przecież robimy sobie krzywdę. Robimy tą krzywdę sobie w jakimś celu. I moi drodzy, na to pytanie moja pacjentka odpowiedziała: ból fizyczny, ból zewnętrzny jest mocniejszy, jest intensywniejszy niż ból wewnętrzny. Czyli ból, który sobie zadaje, przykrywa, blokuje ból, który czuje na co dzień, ten ból emocjonalny stricte. Czyli emocje. Czyli w ten sposób regulujemy sobie napięcie. Moja pacjentka w ten sposób zaczęła regulować sobie napięcie. W ten sposób stworzyła sobie wizję ratunku na niezaopiekowane emocje. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że bardzo możliwe, że właśnie u Ciebie również też jest tego typu mechanizm. Oczywiście można powiedzieć, że również jest mechanizm w kierunku autoagresji, ale niekoniecznie tutaj mówimy o samookaleczaniu. Możemy mówić na przykład o takim samookaleczaniu się, ale jedzeniem, o autoagresji, ale związanej z kompulsjami. Czyli dlaczego jemy emocjonalnie? Dlatego, że jedzenie nafaszerowane całą tą otoczką emocjonalną, tak? Czyli ta kompulsja jest o wiele mocniejszym bodźcem niż ta emocja, jaką czujemy aktualnie. Dajmy na to złość, dajmy na to smutek czy lęk. Nie wiemy, co z nim zrobić, z tym lękiem, nie wiemy, co zrobić z tym smutkiem, z tą złością. Więc to, co robimy, to wpadamy, tak kolokwialnie powiem, w kompulsję, po to, żeby zapewnić sobie mocniejsze bodźce, zapewnić sobie coś, na czym mózg na przykład będzie mógł skupić aktualnie uwagę. I to jest oczywiście taki telegraficzny skrót, bo można o tym pisać godzinami, rozmawiać godzinami, ale bardzo często w ten sposób paradoksalnie to działa. Czyli robimy to no półświadomie, tak bym to określił. Bo z jednej strony wiemy, że to jest coś złego, ale z drugiej strony mamy poczucie, że to są o wiele silniejsze emocje. To jest tak jak z alkoholem. Próbujemy w pewien sposób stworzyć taką strategię, że te emocje na przykład, albo te problemy są niezauważalne. One oczywiście nie znikają, ale są niezauważalne. I myślę, że to dobra analogia do tego, żeby wyobrazić sobie, w jaki sposób działamy na co dzień z punktu widzenia właśnie tych
niezaopiekowanych emocji i tego, że i tak to jedzenie ma być dla nas o wiele mocniejszym bodźcem. Fokusujemy wtedy swoje myśli zupełnie na czymś innym, więc paradoksalnie czujemy ulgę, czyli przez te pół godziny, później to poczucie sytości, to wszystko ma dla nas kolosalne znaczenie. Ale później? No później cóż, no, emocje wracają, uwaga, już nie ma ujścia i pojawiają się takie rzeczy jak poczucie winy, żal i podwojenie tych emocji, takich jak na przykład żal, smutek, złość, no bo nie dość, że nie potrafimy sobie poradzić z tymi emocjami, które były dotychczas, no to jeszcze dodatkowo ten autosabotaż, o którym ostatnio rozmawialiśmy, ponownie się pojawia, ponieważ no co ze mnie za człowiek, no nie potrafię sobie poradzić, jeszcze sobie dorzucam kolejnych problemów, mimo tego, że wiem, że moje ciało nie wygląda najlepiej. No jestem beznadziejny, co jest ze mną nie tak? I cała gama przeróżnych przeświadczeń, przekonań na swój temat. Dlatego jeśli miałbym odpowiedzieć na to pytanie tak bardzo szybko, choć to nie może być temat spłucony, ale jednak pokusiłem się dzisiaj o to, to właśnie w ten sposób może to działać. Co w związku z tym możemy zrobić? W związku z tym możemy zacząć śledzić, w jakich momentach sięgamy po to jedzenie. Mam tu na myśli znów, jak zwykle, przeglądanie się sobie, zapisywanie tych emocji. I jeśli już wiemy, dlaczego to robimy, no to odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jestem w stanie sobie w takim razie sam poradzić. Niestety zabrzmi może pesymistycznie to, co powiem, ale trudno będzie samemu czasem wykaraskać się z tych trudnych emocji, z tego mechanizmu obronnego, z tego błędnego koła zajadania emocji. I tutaj dobrze by było pomyśleć o tym, czy na przykład sylwetka psychologa, psychodietetyka nie byłaby tutaj wskazana, po to, żeby znaleźć w tym psychologu, w tym psychodietetyku takie lustro. No bo my generalnie możemy siebie znać na wylot, choć to wcale nie jest takie oczywiste. Ale my bardzo często podchodzimy do wielu spraw subiektywnie, no i wydaje nam się, że jakoś tam sobie poradzimy, albo to, co tam się zadziało, no to dlatego i dlatego i dlatego, ale ten psycholog będzie pewnego rodzaju lustrem. On będzie nas obserwować, on będzie nazywać pewne rzeczy i razem z nami przechodzić przez cały proces wychodzenia z błędnego koła. Moi drodzy, no jeśli zastanawiacie się nad tym, co w takiej sytuacji robić, czy są takie osoby, które się tym zajmują, no to tak, to właśnie taką osobę oglądacie. Jeśli macie ochotę na taką współpracę, to ja jak najbardziej służę pomocą, z przyjemnością, jeśli tylko będę umiał, jeśli tylko będę potrafił, przejdę z każdym z Was przez taki proces wyjścia z błędnego koła. Ja wiem, że współpraca z psychologiem to jest coś bardzo prywatnego, trudnego. To jest kwestia zaufania, to jest kwestia też takiego vibe'u, tak kolokwialnie powiem, tego, czy czujemy siebie nawzajem, ja psycholog, ja klient, ja pacjent, czy czujemy wspólnie ten proces. Jeśli tak, to już mamy milowy krok do tego, żeby z tego błędnego koła wyjść. Z taką refleksją pozostawiam Was na dzisiaj. Pozdrawiam bardzo serdecznie, dużo, dużo dobrego. Hej!